kawki w dłoń i zapraszam na ulubieńców listopada. Słuchajcie, jeśli chodzi o makijaż mój listopadowy, głównie królowały w nim brązy. Także dzisiaj będzie taki jakby zbiór moich ulubieńców listopada. Będą to produkty pielęgnacyjne, jak i również z kolorówki. Pierwszymi produktami, które będę Wam tutaj przedstawiać, będą to raczej pielęgnacyjne, dwa moje ulubione. Później przejdziemy do kolorówki i mam jeden fajny zapach, który może Was zaciekawić. Pierwszym produktem jest krem z Origin Ginseng. Jest to krem nawilżający, o pięknym pomarańczowym zapachu, także wszystkie fanki świątecznych klimatów, pomarańczy, goździków czy cynamonu będą zadowolone bardzo, bo pięknie pachnie pomarańczą. Także nam przypomina o nadchodzących świętach. Krem poza tym, że bardzo ładnie pachnie, jest bardzo mocno nawilżający. Szybko dosyć się wchłania, jednak delikatnie wyświeca, więc wszystkie fanki matów mogą być średnio zadowolone jednak, bo to jest krem, który wyświeca nam cerę. No i niektórym to po prostu może przeszkadzać. Ja uwielbiam się świecić, jeśli mi to przeszkadza, po prostu używam pudru matowego. Jeśli chodzi o ważenie, nie zauważyłam z tym problemu. Z moimi podkładami bardzo w porządku współpracuję, nawet bym powiedziała, że wyśmienicie. Ja jestem bardzo z tego kremu zadowolona. Podkładów używam z Lancome, z Yves Saint Laurent, mam jeden podkład, mam podkłady z Clarinsa. Nawet z Golden Rose fajnie z nim współpracuje podkład, także jak najbardziej jestem bardzo zadowolona. Koszt kremu to 105 zł, jest dostępny w Sephorze, ja go kupiłam akurat na promocji, tylko nie jestem pewna, czy była to promocja po prostu seforowska, czy była to promocja na mojej karcie. Jestem z niego bardzo zadowolona, jest to moje tak naprawdę pierwsze opakowanie tego kremu, ale na pewno nie ostatnie. Drugim produktem do pielęgnacji jest lanolina firmy Zaja. Lanoliny często się używa właśnie w takich suchych strefach naszego ciała, typu łokcie, dłonie, kolana, właśnie takie miejsca, które często są przesuszone. Teraz na zimę taki produkt to jest coś idealnego moim zdaniem. Ja wcześniej na usta używałam, bo głównie używam jej na usta, używałam lanoliny również z Zaja, tylko takiej poświęconej na brodawki sutkowe, dla mam karmiących i tak dalej, takie jakby pielęgnacyjne. Też był skład samej lanoliny, ale ostatnio właśnie będąc w sklepie Zaja, pani mnie poinformowała, że stworzyli teraz taką do nakładania po prostu na usta, żeby było wygodniej, także się bardzo ucieszyłam. Lanolina bardzo fajnie również nam powiększa optycznie usta, bo one się po prostu robią takie pełniejsze. Tak jak mówiłam, skład to jest 100% lanolina, zapłaciłam chyba około 10,80 zł. Coś koło 11 zł, także fajna cena, jest to naprawdę fajny produkt. Kolejnym produktem jest już to kolorówka, jest to paleta cieni z Affect. Z pięknymi kolorami brązu, bo głównie używam takich. Dzisiaj rację bardzo zaszalałam z kolorem, ale bardzo mi się to fajnie zgrało z tym golfem, który sobie kupiłam, także jestem zadowolona z efektu. Paleta jest po prostu niesamowita, ma 10 matowych cieni, są to głównie beże, brązy i parę takich odcieni bordowych. Zapłaciłam za nią 89 zł bodajże na Kokolicie, bo zamawiałam ją online. Jest to moja ulubiona paleta, jakiej chyba kiedykolwiek używałam. Ma idealnie moje kolory, których używam na co dzień. Już Wam pokazuję. Jasne kolory, beżowe, kolory brązów, tutaj taka troszeczkę cegła. Polecam każdemu. Cienie moim zdaniem się nie osypują. Nawet jeśli by się osypywały, nie robi mi to naprawdę najmniejszego problemu, bo ja zawsze zaczynam makijaż od makijażu oczu. Nie nakładam żadnych kremów, nie nakładam wcześniej podkładu, także zawsze mogę sobie zmyć bez najmniejszego problemu. Słuchajcie, jako że mamy jesień, ja w takim etapie jesieni, zimy zaczynam używać głównie pomadek albo czerwonych, albo nudziaków. Bo jak widać, mam nudziaka na sobie. Jest to nudziak akurat, który kupiłam w Lidlu, także bardzo ciekawa sprawa. Jedyny taki jakby punkt, którego nie chcę przekroczyć w swoim życiu, jest używanie nudziaków w
wpadających w odcienie trupie. Bardzo mi się te kolory nie podobają, ale to oczywiście jest kwestia gustu. Ja po prostu się nie lubię w takim kolorze, bo się czuję bardzo blado. Słuchajcie, w razie gdyby będzie inny dźwięk, to niestety nie jest to zależne ode mnie, padł mi mikrofon. Będę się starała mówić głośno, tak żeby było wszystko w porządku. Muszę po prostu po nagraniu to ogarnąć, bo boję się, że mi padnie bateria w aparacie. Dobrze, kolejnymi produktami, takimi moimi ulubieńcami są, tak jak wcześniej wspomniałam, pomadki miódziaki. Troszeczkę wpadające w róż, ale nie dużo. Pierwszym produktem, który Wam przedstawiam, jest to, co mam na ustach, czyli konturówka, którą kupiłam w Lidlu. Piękny ma kolor, zapłaciłam za nią około 10 zł. Tu jeszcze pomadki właśnie płynne, ale niestety były wszystkie otwarte, także no, nie ruszałam ich po prostu, bo jednak z kwestii spraw higienicznych wolałam ich nie kupować, a konturówka była zafoliowana. To jest ten kolorek, taki dosyć jaśniutki, ale bardzo ładny. Fajnie się nawet trzyma, nie jest źle. Nie jest to jakaś tam powalająca trwałość, ale jak najbardziej jest ok. Drugim produktem jest pomadka płynna z Golden Rose. To jest taka pomadeczka. To jest numer 16. I to jest ten drugi kolorek. Bardzo ładny kolorek, naprawdę. Ciemniejszy, ale jak najbardziej można go zaliczyć do fajnego niedziaka. I ostatnim produktem jest szminka z Maybelline New York. Kolorek 987. Ja ją kupiłam, jak były właśnie promocje w Rossmanie, to minus 50%, minus 49%. Ma bardzo ładny kolor. Ona jest troszeczkę różowa, ale myślę, że spokojnie możemy ją zaliczyć do nudziaków. Jest to kolorek oczywiście ten. Taki troszeczkę bardziej różowy. Jest bardzo dobre. Ma bardzo fajną trwałość. Jest troszeczkę taka kremowa. Ona nie jest takim typowym matem, ale mi to odpowiada jak najbardziej. Także to są moje takie trzy ulubione ostatnio nudziaki. I moim ostatnim ulubieńcem tego miesiąca są perfumy. Perfumy, które kupiłam w Zarze, bo one kosztowały coś w granicach 50 zł, ale nie chcę skłamać, bo naprawdę nie jestem pewna. Jest to zapach Twilight Mouth. Pięknie pachnie. Ogólnie raczej kobiety go kupują na lato, bo on jest taki dosyć orzeźwiający, kwiatowy. Ale jestem bardzo zadowolona nawet teraz w tej porze roku. Lubię zapach orzeźwiający cały rok i nie potrzebuję jakichś mocnych perfum w zimie. Także fajny perfum, jest 100 ml, no, bardzo długo starcza, bardzo ładnie wygląda na toaletce, także jak najbardziej serdecznie polecam. I słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszych ulubieńców. Miałam troszeczkę problemów właśnie związanych z tym aparatem. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i będzie fajnie słychać. Niezmiernie się cieszę, że spędziłyście ten czas ze mną. Bardzo fajnie, jakbyście zostawiły kciuk w górę, czy subskrypcję, komentarz. Bardzo dziękuję za całe wsparcie, które od Was otrzymuję. I serdecznie zapraszam na fajne rozdanie u mnie na Instagramie. Tutaj Wam gdzieś podam linka. I trzymajcie się ciepło. Pa!